Wreszcie czas dla nas. Pewnie jesteś już zmęczona, Jenny. Nie ukrywam, że trochę jestem. Dobrze, że przyszliśmy do mnie. To nam nic nie może przeszkodzić. Araki, co ty tu robisz? Chciałem cię przeprosić za to, co ci zrobiłem. Pewnie nawet nie wiesz co. No nie. Ej. Bardzo cię przepraszam. Nie chciałem cię skrzywdzić. Kocham cię. Też cię kocham. Wybaczam ci. Przepraszam, że wam przeszkadzam, ale mamy pewną informację i chcemy ją powiedzieć wszystkim. Już idziemy. Dobrze, więc Aurora ma dla nas informację. Tak, dowiedziałam się, że jednak koronacja nowej następczyni tronu odbędzie się za miesiąc. No to git, można wymyślić jakiś lepszy plan. Racja, to może pójdziemy robić co trzeba, a może w międzyczasie przyjdą nam jakieś pomysły. To spotkajmy się tutaj po czasie. Ja pewnie przyjdę, jak napiszę historię, a to może potrwać chwilę. Dasz radę. Dobra, czyli się rozdzielamy, tak? Tak. Czyli Arakiel i Stella teraz są razem, prawda? Tak, są. Wreszcie jesteś. Jezu, Alice, nie strasz mnie. Przepraszam, ale po prostu już długo na ciebie czekam. A po co? Twoja matka zaprosiła Dylana. Są w jadalni. Dobrze, to idę i dziękuję za opiekę nad Ginger. Ginger? Przepraszam za spóźnienie. Ach, Dementi, popracuj trochę nad punktualnością. Jakbyś się pytała, to jest Kerry. Witaj. Dobrze, więc jak już nasza spóźnialska przyszła, to możemy przejść do konkretów. Następca tronu już wie, że ślub będzie przełożony. No tak, na potrzebę mojego ojca. Dokładnie. To też wiem. Masz rację, niepotrzebnie robiłam to spotkanie. Możecie iść, ale ja z Kerry jeszcze muszę porozmawiać. No i po co ja tu przyszłem? Możemy wypić herbatę, jeśli chcesz. I pogadamy. I zobaczę Jenny. Oczywiście. Piękna jesteś, szczególnie twoje oczy. Dzięki. A masz już jakiś pomysł na ten plan? Szczerze to nie myślałam o tym. Też nie. Spokojnie, jeszcze zdobędziemy jakiegoś pomysłu. Oby.
mam coś dla ciebie, znaczy twojego... Twój naszyjnik. Coś się stało? Nie, nic. Czekaj, założę ci. O, gotowe. Więc w sprawie Jenny bym chciał ją zabrać. Oczywiście. Też jesteś rodzicem Jenny. To świetnie. Może król Ukaret jeszcze zobaczy swoją wnuczkę. Całkiem możliwe. Mam pytanie. Słucham. Masz swoją kochankę, bo ja mam Nixu i... Nie. Na razie nie potrzebuję mam Jenny. Ona mi daje... radość. Dobrze, to jak daje tobie tyle radości, to może po nią pójdę. Czekam. Hej. Hej, co tam? Przyszłam po Jenny. Dylan chce ją wziąć do siebie. To zrozumiałe. Mam plan. Co? Mam plan. Wystarczy tylko odrobinę tego roga i osoba, która to spożywa, zostaje zatruta. Krótko mówiąc, umiera. Niezły pomysł, ale przecież nie damy kawałek tego czegoś królowej i powiemy zjedz to. No ta. Co? Pójdziesz do zamku jako nowy kucharz i w jakimś tam daniu podrzucisz to. A reszta to chyba wiadomo. Nie chcę cię martwić, ale to jest za łatwe, by było prawdziwe. Adrian ma rację, ale można spróbować. Widziałem jakieś jednorożce przy tym małym jeziorze. No to jutro się tam wybiorę z kimś i poszukamy. No dobrze. Mam podwieczorek. Dziękuję. Taka moja praca. Czekaj. Mam dla ciebie mały prezent. Dla mnie? Proszę. Dziękuję.